Drugą edycję Krzyżowa Music czas zacząć. Wczoraj było sympozjum, dziś koncert inaugurujący. Tak jest. Od wczoraj już pełną parą ruszył festiwal Krzyżowa Music, festiwal muzyki kameralnej, po raz drugi w Krzyżowej i na Dolnym Śląsku. Wczoraj sympozjum muzycy na emigracji z wielkimi sławami muzyki światowej, z pianistami, a także z teoretykami muzyki i historii muzyki. Dzisiaj z kolei wielki koncert otwarcia, Krzysztof Jabłoński, Viviane Hagner w utworach Mozarta, Brahmsa i Lutosławskiego. No właśnie, znakomici muzycy, wspólnie mistrzowie, wspólnie uczniami będą muzykować przez te 2 tygodnie, będą wspólnie wymieniać się doświadczeniami, spotykać się. Jak będą wyglądały te koncerty i gdzie będzie można usłyszeć ich? Tak jest. Krzyżowa Music to nie tylko muzyka, to nie tylko to, o czym pani wspomina, czyli wymiana doświadczeń między dorosłymi, między seniorami i juniorami, to także przeżywanie wspólnego ducha krzyżowy i przeżywanie także ducha muzyki. To też zastanawianie się nad rolą muzyka w społeczeństwie. To cała otoczka festiwalowa. Ale tak, do sedna. Koncerty. Koncerty na Dolnym Śląsku. Książ, 2 koncerty. Szczawno-Zdrój już jutro. W piątek z kolei Kotlina Jeleniogórska i Pałac w Pakoszowie. Sobota, niedziela, wyjeżdżamy trochę dalej, bo będą to już koncerty na całym Dolnym Śląsku. Zahaczymy oczywiście o Wrocław. To także Kościół Pokoju w Świdnicy. To kilka koncertów wieczornych tu w Krzyżowej. To także tak zwane lunch koncerty. Te będą wspólnie grane razem z muzykami z festiwalu, który aktualnie odbywa się w Książu. Całość festiwalu zamkniemy koncertem w niedzielę, pod koniec sierpnia, 28. Będzie to koncert we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Ilu artystów w sumie bierze udział w tegorocznym festiwalu? W tegorocznym festiwalu bierze udział ponad 50 artystów z kilkudziesięciu krajów europejskich. Jakie nazwiska sławne możemy tutaj usłyszeć na koncertach? Przede wszystkim Krzysztof Jabłoński oraz Viviane Hagner, ale także jedna z naszych seniorek, związana bardzo mocno z muzyką krzyżowej i z historią krzyżowej, Weronika von Moltke, pani profesor Uniwersytetu w Bostonie.